a na pierwszej stronie Jabba piękny kawaler. Całkiem porządna grubość papieru, a właśnie Star Wars Pałac Jabby opiera się na tej samej mechanice. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic, a w tym odcinku Star Wars Pałac Jabby od wydawnictwa Rebel. Myślę, że jak ktoś chociaż raz zagrał w List Miłosny, to bardzo polubił tę grę. A właśnie Star Wars Pałac Jabby opiera się na tej samej mechanice, co zresztą macie tutaj napisane. Także nie ma co przedłużać, sprawdźmy, co znajduje się w tym małym pudełeczku. Pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji, krótkie intro i zaczynamy. Niestety pudło trzeba było w taki oto sposób zniszczyć, może można było to zrobić troszeczkę ładniej. Nie będzie żadnych targów. Wybierz się do pałacu Jabby nikczemnego gangstera z rasy Hutów. W tej szybkiej grze karcianej wymagającej umiejętności dedukcji i gotowości do podejmowania ryzyka. Wykorzystuj zdolności bohaterów Sojuszu Rebeliantów i mieszkańców pałacu, aby pokonać wrogów i zrealizować własne cele. W środku znajdziemy 29 kart, 13 żetonów zwycięstwa oraz materiałowy woreczek. A jest to gra na około 20 minut od 2 do 6 graczy oraz od 10 roku życia. Jest i nasz woreczek, który będzie sobie dyndał na haczyku obok listu miłosnego. Sam woreczek jest bardzo, bardzo gruby, bardzo porządnie wykonany. Instrukcja. Na końcu mamy skrót zasad, gdzie jest opisane przygotowanie do gry i rozpoczęcie rundy, przebieg tury, w której dobieramy kartę, zagrywamy jedną z dwóch kart i musimy rozpatrzyć jej efekt oraz koniec rundy, a zwycięzca otrzymuje żeton zwycięstwa. Cała instrukcja to 16 stron, a w środku nie mamy żadnych ilustracji, a na pierwszej stronie Jabba piękny kawaler. Żetony zwycięstwa, akrylowe żetony, przyjemne w dotyku, nadrukowany taki sam motyw jak na woreczku. Zacznijmy od kart pomocy. Oczywiście po jednej dla każdego gracza. Karty są płótnowane. Tak bardzo delikatnie. Ale czuję, że są. Całkiem porządna grubość papieru. Opisane dokładnie umiejętności każdej z kart. Cztery karty celów. Najdostojniejszy. Rundę wygrywa gracz, który ma na ręce kartę o największej wartości. Lubię takich drani. Rundę wygrywa gracz, który ma na ręce kartę z takim oto symbolem. I gracz, który ma na ręce kartę z takim oto symbolem o największej wartości. Przed sądem Jabby, rundę wygrywa gracz, który ma największą sumę wartości kart z takim oto symbolem w swoim obszarze gry. Oraz misja ratunkowa, rundę wygrywa gracz, który ma najwięcej kart z takim symbolem na swoim obszarze gry. Oraz 19 kart postaci. Zaczynamy od samego Jabby. Jabba the Hutt. Wybierz innego gracza, jeśli wybrany gracz ma na ręce kartę z symbolem bohatera rebelii, odpada z rundy. Luke Skywalker. Wybierz innego gracza, jeśli wybrany gracz ma na ręce kartę z symbolem mieszkańca pałacu, odpada z rundy. Rancor. Wszyscy gracze, którzy mają na ręce kartę o najmniejszej wartości oprócz zera, odpadają z rundy. Odliczaj na głos od jedynki, aby wywołać najmniejszą wartość. Boba Fett. Wybierz innego gracza, weź kartę z jego ręki i połóż w swoim obszarze gry. Leia Organa. Dobierz dwie karty, zatrzymaj jedną z trzech kart na ręce, a pozostałe dwie odłóż zakryte na spód talii w dowolnej kolejności. Bib Fortuna. Do twojej następnej tury pozostali gracze nie mogą cię wybrać na cel efektów zagrywanych przez siebie kart. Lando Calrissian. Wybierz innego gracza i podejrzyj jego rękę. Możesz zamienić się z nim kartami z ręki. Najemnik. Wybierz innego gracza i potajemnie porównaj z nim karty. Gracz z kartą o najmniejszej wartości odpada z rundy. Czubaka. Wybierz innego gracza, jeśli wybrany gracz ma na ręce kartę z symbolem mieszkańca pałacu o wartości 4 albo mniejszej, odpada z rundy. Salacious Crumb. Wybierz innego gracza i podejrzyj jego rękę. R2-D2. Wybierz innego gracza i podejrzyj jego rękę albo podejrzyj zakrytą kartę położoną obok talii. Strażnik. Wybierz innego gracza i podaj liczbę. Jeśli wybrany gracz ma na ręce kartę o podanej wartości, odpada z rundy.
C3PO, wybierz innego gracza i podaj liczbę. Jeśli wybrany gracz ma na ręce kartę o podanej wartości, odpada z rundy. Jeśli nie ma takiej karty, odgaduje twoją rękę. Oraz ostatnia karta to Han Solo. Jeśli na koniec rundy masz tę kartę na ręce, otrzymujesz jeden żeton zwycięstwa. I to już cała zawartość, przejdźmy do podsumowania. Karty porządnej jakości. Każdy fan Gwiezdnych Wojen doceni ilustracje na kartach. Bardzo gruby, porządnie wykonany materiałowy woreczek, w którym nasza gra jest całkowicie bezpieczna, oraz bardzo fajne akrylowe żetony. Cała jakość wykonania tej gry jest na wysokim poziomie. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy lubicie list miłosny oraz czy Pałac Jabby jest na waszej liście zakupowej. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie w komentarzach m.in. hasło treści nawijka. Pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z grami planszowymi. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.